Cześć, jestem Mateusz Słupma. Dzisiaj zajmiemy się wymianą prowadnicy, brzeszczota, stopy w pilarce szadlastej grafita. To jest 58G971. Część jest zamówiona przez GTX Service, najlepiej jest przez jakiś tam stacjonarny wasz punkt. U mnie to jest akurat Tytan w Płocku. Nowa część jest tak, tak oto wygląda. Jest poprzedni po roku. Wyeksploatował się i padł. Nie wiem, busu, zobaczymy, czy odkręcimy, odkręcimy. Odkręcamy. Dwie śrubeczki z podkładką tutaj są. A, jest przedłużka i nie łapie. Problem, czy nie będzie z tym problemu? Wkrętarkę założę tam, bo ja tego nie wykręcę. Dobra, rozkręcamy. Wkładamy bity. I teraz tak, o, suwak nam po prostu wychodzi. Wkładamy tutaj w te otwory, jak widać. Wkładamy sobie, wsuwamy w sumie nowy suwak. Możemy na tych śrubkach regulować jego głębokość. I co, skręcamy ponownie. Taka szybka wymiana, która trwa, no, nie wiem, 2 minuty, tak? W sumie mi zajął film, jak zrobiłem pauzę, to myślałem, że dłużej się będę z tym babrał, a to 2 minuty i o, i mamy sprawną. Dobra, raz. O, nic mi został. No i co, mamy skręcone. Normalnie jak nowa piła. Jak widać zresztą. Naprawione, ważne, że sprawna. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, Mateusz Słupma. Cześć.